Witam, właśnie jesteśmy w zagórskim lesie w Sosnowcu. Znalazłem norę. Chyba dzisiaj nic jej nie opuszczało, nie ma śladów. Śnieg jest świeży. Ustawiłbym tu kamerę, ale miejsce jest fatalne. Chodzą tutaj ludzie. Także ten wariant odpada. Idziemy dalej. Zobaczymy, może się coś zaobserwuje. Właśnie znalazłem gniazdo. Może to być gniazdo myszołowa, którego nagrywam. Wrócimy tu na wiosnę i zobaczymy, czy będzie zajęte. Miejmy nadzieję, że nie przyjdą tu wycinać. Ładniejszy fragment tego lasu. Duże sosny. Rzadko rosnące. Myślę, że te drzewa mogą być następne w kolejce do wycinki. Przed chwilą nade mną przelatywał myszołów. Idziemy dalej, może znajdziemy jakieś miejsce na kamerę. Przeszedłem spory kawałek tym lasem. Świeżutki śnieg, ale niestety żadnych trupów zwierząt. Także idziemy dalej. Widać, że jakiś czas temu były tu dziki. Liście i wszystko było przewrócone, przerzucone. Idziemy dalej. Ktoś tu dzisiaj już szedł. Są świeże ślady. Pogoda nie za specjalna. Pójdziemy, zobaczymy. Ładny fragment modrzewiowego lasu. Wciąż nie znalazłem żadnych świeżych trupów zwierząt. Idziemy dalej. Idziemy ciągle po śladach. Może ktoś gdzieś tu kosuje. No nie wydaje mi się, żeby sobie takimi krzakami chodził i spacerował. Idziemy dalej, zobaczymy. Za chwileczkę będziemy na ścieżce. Ktoś może jednak sobie tutaj chodzi z pracy. Nic po drodze nie znalazłem. Mam świeże baterie, kamerę w plecaku. Mam tu takie miejsce, gdzie przychodzi kuna.
zostawię jakąś skórę z boczka, jakieś ścinki z kurczaka i zobaczymy, co się nagra. Strasznie wieje, jeszcze gorzej niż wczoraj. Idziemy dalej. Za chwileczkę dojdziemy do miejsca, gdzie zostawimy kamerkę. Dzisiaj żadnych zwierząt nie widziałem. Dorzucę do tego filmu kilka ujęć z fotopułapki, żeby jednak pokazać, że coś tu żyje. Ale ciężko jest podejść. Na wierzchu leży świeży śnieg, a pod nim chrupiący stary. Robi dużo hałasu. To jest praktycznie nie las, a krzaki. Ciężko się tu chodzi. Wszystko szeleści, łamie się. Także zobaczyć tu zwierzę i nie spłoszyć go, to graniczy z cudem. Idziemy, ustawimy kamerę i zbieramy się do domu. Znalazłem odbite ślady łapek kuny. Skakała sobie w tamtym kierunku. Także ustawimy gdzieś tu kamerę. Kamerka ustawiona. Stoi praktycznie nad samą ziemią. Przynęta wyłożona. Skóry z boczku, karma dla psa. Filmowałem już tą kunę. Będzie się tu kręcić. Wrócimy to za parę dni. Noce są mroźne. Pewnie baterie długo nie wytrzymają. Zaczyna pruszyć śnieg. To dobrze, zasypie moje ślady. Bo ktoś ciekawski mógłby po nich iść. Idziemy do domu. Robi się zimno. Sprawdzimy, co nagrało się na tamtych kamerach.